wystąpić. Spocznij. Baczny! Flaga na most! Spocznij. Elegancja wstąpi. Wszyscy mogą być traktowani jako obrońcy Warszawy, jako walczący o wolność Polski. Któregoś razu organizując wigilię dla naszych żołnierzy AK, oni wpadli na pomysł, że gdy ich już zabraknie, żeby ktoś przejął sztandar. No i właśnie wtedy zrodził się pomysł tego stowarzyszenia i tak od kilku lat już działamy, pomagamy, zajmujemy się naszymi jakowcami i współpraca przebiega bardzo pomyślnie. Historia powstania masztu wzięła się stąd, że wielokrotnie przebywałem na różnych cmentarzach wojennych i praktycznie na każdym takim cmentarzu był taki maszt i zawsze mówiono mi, że to jest ku pamięci tych, którzy tam leżą z okresu II wojny, z okresu powstania warszawskiego, natomiast w Milanówku tego nie było i rok temu taka inicjatywa się wyłoniła, ponieważ tworzymy Stowarzyszenie Przyjaciół Żołnierzy Armii Krajowej. Na takim spotkaniu wspólnym powiedziałem o pomyśle, dostałem zielone światło od przewodniczącego, no i zaczęło się chodzenie, szukanie sponsorów, zgody na taki maszt, ponieważ jest to strefa, gdzie no, potrzeba zgody księdza proboszcza naszej parafii, też zgody z Urzędu Miasta, to wszystko udało się uzyskać i dzięki temu sponsorom, inicjatywie i ludzi dobrej woli, którzy mają serce po prawej stronie, powstał ten maszt ku pamięci tych, którzy tu leżą.